Fuck, spadłem. Jeszcze raz. No, czemu spadłem znowu? Ej, kolego. Może przejdę tą stroną. LOL? Jezus Maria, to jest niemożliwe. Jeszcze raz. On haczy o tą pieprzoną deskę cały czas. No przejdziesz, przejdziesz, czy nie przejdziesz? Jezus, nawet się skoczyć nie da, o luju. Cześć, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Matwiej, a to jest kolejny odcinek Indie Game Time. Tym razem zagramy sobie w grę pod tytułem Hipotermia, czyli jeszcze bardziej to uproszczając, jest to wychłodzenie organizmu, tak bardziej tłumacząc to na biologiczny punkt widzenia. Okej, ta gra została stworzona przez Igora Raszkiewa. Jeżeli się mylę, to przepraszam, ale jego dokładne imię i nazwisko znajdziecie w opisie filmu. Ogólnie jest to gra eksploracyjna, także po prostu jedziemy. Mamy stolik, a na stoliku mamy diary, czyli dziennik, długopis, chlebek i alkohol. Może zobaczmy, co jest w dzienniczku zapisane. I don't remember how long have I been here. Maybe for a few weeks or maybe a few years. I don't even Dobra, darujmy sobie. Tutaj ogólnie chodzi o to, że nasz bohater nie pamięta, jak długo tutaj się znajduje, co on tutaj robi i jak się tutaj znalazł. I should inspect nearby hut. I can probably find something useful there. What is that hut there? Who lived in it? I can't recall. Nie może sobie przypomnieć. No i musimy jakoś przetrwać tutaj. Dobra, zabieramy za sobą chlebek, alkohol, bo to nam się przyda do przetrwania. Oczywiście tutaj mamy też jakieś mięsko. No, w sumie fajny domek. Tu jeszcze mamy coś. Pills. I note. It becomes harder and harder to survive in such conditions. Luckily, I still have some supplies. Food restores physical health. Czyli jedzenie nam daje po prostu zdrowie psychiczne. Tabletki, pilsy, mentalne zdrowie nam dają, a alkohol rozgrzewa nas. Czyli, no, w sumie spoko sprawa. Wszystko stąd wzięliśmy? Wszystko. Jedziemy. Możemy coś pick up alkohol. Tutaj coś znajdziemy? Pusto. Dobra, idziemy przez siebie. Jesteśmy na jakiejś wyspie. Wokoło jest jakaś woda. Może to jest ocean, może morze? Hehehe. Taki żart słowny. Why hasn't this bridge... Okej, czyli nasz bohater ma w wysokości i musimy... Jakoś... Fuck, spadłem. Jeszcze raz. No, czemu spadłem znowu? Ej, kolego. Może przejdę tą stroną. LOL? Jezus Maria, to jest niemożliwe. Jeszcze raz. On haczy o tą pieprzoną deskę cały czas. No przejdziesz, przejdziesz, czy nie przejdziesz? Jezus, nawet się skoczyć nie da, o luju. No to jest niemożliwe. Kurde. Idzie, nawet tu się skakać nie da. No przejdziesz, 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 przejdziesz. Dobra, przeszedł. Jak widać, musimy się troszkę rozgrać, także możemy się napić alkoholu. Spoko. Zobaczymy, co jest w tej skrzynce. Jedzonko. Spoko. A tutaj? Pusto. Dobra. Wbijamy do środka. Jakiś umarlak. Bierzemy chlebek. Rope. Lina. Bierzemy linę. Alkohol. What the fuck? Kim ty jesteś? LOL. Wszystko stąd wzięliśmy? Jeszcze coś tu jest zapisane. Every night in my dreams I see the deep pit. I know that I must descend there, my life depends on it. But I'm too terrified. Every time it feels like some dark, relentless force holds me from even approaching the pit. Coś jest o dołku.
Attach to the rope. Oho, chyba tutaj mamy zawiesić linę i jedziemy tutaj. Czyżbyśmy wrócili do początkowej lokacji? Czy nie? Chyba tak. Bo to wygląda idealnie tak samo. Dobra, wychodzimy stąd. Ale znajdujemy się w sumie w innym miejscu. Dobra. Skeleton, co masz dla mnie? Nic nie masz dla mnie. Tutaj też jest pusto? Pusto. Tu mamy jeszcze jakąś skrzyneczkę. Alkohol. Dobra. Skakać tutaj nie możemy, nic nie możemy robić, tylko możemy chodzić. Także teraz tylko uważaj, żeby nie spaść. A nasz bohater to wiadomo, ma ten lęk wysokości, więc trzeba uważać. Skeleton, pusty. Pusty. Gdzie idziemy? Tutaj mamy jakieś... Jezusie! Tędy nie przejdziemy. Czemu to wszystko leci w górę? W sumie spoko grawitacja, nie? Okej. Tak, tam nie przejdziemy, to przejdziemy tędy. Bierzemy alkohol. Znajdę tutaj coś? Pills, okej. Ostrożnie, żeby nie spaść. Weźmiemy sobie pigułkę. Jakiś mefedron pewnie tam wpieprza. No, spoko, latający domek. A jedziemy tutaj, tutaj. I doszliśmy? Doszliśmy. Wow. Renowned polar explorer in coma. Renowned polar explorer has fallen in coma because of hypothermia. Colleagues found him lying on the snow near the station. Explorer's last journal records show traces of mental disorder. Doctors say his chances to survive are small. Czyli ich ziomek po prostu zamarznął. Oni go znaleźli, ale dla jego zdrowia już... no, jemu już nic nie pomogło. Nie wiem, czy to jest oparte na faktach, czy nie, ale fajna historia, moim zdaniem. W sumie spoko gra. Jeżeli chcecie zagrać i śledzić twórcę, to oczywiście link jest w opisie filmu. Zachęcam również do polajkowania filmu, subskrybowania i komentowania. Zapraszam również na Facebooka, gdzie się dzieje dużo. To tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.